lasach nieopodal małej górskiej wioski Ochotnicy Dolnej ukrywali się radzieccy partyzanci. Pamiętnego 1944, tuż przed świętami Bożego Narodzenia, zabili oni dwóch niemieckich żołnierzy. W sobotę 23 grudnia, w dzień Wigilii, duży oddział niemiecki dokonał akcji odwetowej, w wyniku której zginęło 56 mieszkańców pobliskich miejscowości, w tym 19 dzieci. Heroiczną postawą wykazała się młoda matka, Maria Kawalec. Uciekała ze swoim dzieckiem z płonącego domu w stronę lasu, została zastrzelona przez Niemców. W Ochotnicy Dolnej wzniesiono pomnik upamiętniający ofiary krwawej Wigilii, a na nim umieszczono postać kobiety trzymającej dziecko, Marii Kawalec. Miłość